Siema, tu Pyzada, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 4.41, wtorek, 16 lipiec 2024. W ten wtorkowy dzionek nakręcę dla Was materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi raż przy moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc drodzy widzowie, lewa zarzucona, prawa zarzucona i czekamy, czekamy. Zobaczcie, jaka tafla. Niedługo słonko zejdzie i miejmy nadzieję, że coś fajnego złowię. No, chciałbym złowić karpia dzisiaj, nawet niedużego, bo od kilku dni na kielcoku przeważnie ładne leszcze, no i cztery boleni już wpadły i jeden linek. A sam jestem ciekaw, co byłoby z karpiem, więc liczę na karpia. Dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc liczę na karpia i coś czuję, że dzisiaj może być karpik, ale czy będzie, zobaczycie sami. Ale jak mówię, czuję pismo nosem, że złowię dzisiaj karpia z kielcoka. Więc widzicie, drodzy Państwo, sami. Ryba żeruje, górą chodzi, bije, spławia się, przynajmniej jak się rozkładałem, spławiały się duże tutaj ryby. Okej, okej. Więc czekamy na pierwsze branie i pierwszą rybkę z kielcoka. Jest bajecznie, nie inaczej. Nic dodać, nic ująć. I mamy 4.52, pierwszą rybę. To zobaczymy co. Prawdopodobnie leszczyk. O, jak ryba bije. Leszczyk jest. Taki 47 cm na bank. Jeden z widzów, drodzy Państwo, powiedział, żebym mierzył te ryby, bo nie wyglądają na tak duże, więc dlatego wziąłem miarkę i będę je mierzył. No, na bank 47 cm, przynajmniej ten. Tak mówiłem, pod 50 tu podchodzą. Ten będzie miał 47, a żeby się przekonać, to udowodnię. I tak mówię, wziąłem miarkę odpowiednią, zatwierdzoną przez zawodniczą. I tak mówię, tak też robię. Zobaczcie. Kładziemy na blachę. Od gęby 47,5. 47. 47. Widzicie sami, więc ryby może nie wyglądają na tyle, ale takie są przynajmniej z miarki. Miarka odpowiednia, więc będziemy mierzyć za pomocą tej zawodniczej miarki. Więc coś jest. Zobaczymy co.
Pokaż się, leszczyk. Z krzaczkiem płynie. I mamy rybę zaliczoną. Z syfu napłynęło. Drodzy Państwo. I taki 47. Kolejny. Zobaczcie, jaką gębę ma zmęczoną. Taki od razu mierzę. Stefo nie ma. 45. Taką zdeformowaną ma twarz. Widzicie w dół. 45, bo ma wykrzywioną gębę. Jak miał prostą gębę, to by miał 47, ale ma do dołu. Dobra, baja. Jest kolejna rybka. Więc ściągniemy ją. Nie inaczej. Taki 48. Na oko. Zobaczymy, o ile się myliłem. Blacha, jak to się mówi. 47. 47. Baja. Jest kolejna rybka. Okej. Czwarta. Leszczyk. Lesio. Więc podbiorę tak sztycą, bo złamałem kosz. Po prostu chciałem otrzepać i pękło. Trzeba będzie naprawić i mam w tej pozycji. Chodź tu do Pysusia. Ładny. Tym razem 48 na bank. 48 będzie. Zwróćcie uwagę. Tak mówiłem. Zobaczcie, gęba dotyka. Jest 48. Więc taki ładny 48. Odpływa.
baja i wędkujemy dalej. Jest branie. Kolejna rybka. Pojedziemy tylko. Tam syf odgarnę. O, luz. Jest czy puściła? Bo do brzegu dopłynęła. Dobrze. Mamy. Prawdopodobnie kolejny leszczyk. Jeszcze nie widzę. O, coś rwie mi na leszcza. To może być nie leszczyk. Bo coś mi za bardzo szarpie na leszcza. Co to jest? Karpik mały? Nie widzę przez te słońce, drodzy Państwo, ale na leszcza to mi nie wygląda. Jest karpik. Jest karp. Tylko kwestia podebrania go. Widzicie, nieduży, ale jest. Tylko trzeba jeszcze go wyholować. Jest. I drodzy Państwo, chciałem dzisiaj karpia. I tak mówiłem na wstępie filmu, że czuję pismo nosem. Byłem przekonany, że dzisiaj złowię karpia. Nieważne, że mały, ale karp to karp, drodzy Państwo. Więc, drodzy Państwo, zwracamy rybie wolność. 43 cm baja. Więc, drodzy Państwo, tak jak mówiłem, czuję dzisiaj karpia i w końcu wyczułem go. Dokładnie, po tylu dniach łowienia leszczy, w końcu karpik z marszu. Branie do brzegu. I co mamy? Wejdę. Odgarnę ten syf i wyholujemy ręką rybę. Co mamy? Różnorodność gatunku, bo to coś małego jest. Ładna płoć. No, cieszy, cieszy. Czy klenik? Płoć. Ładna płotka. Nie, jazik. Jednak to jest nie płotka, pokaż. Jazik. Mały jazik. No, pokaż drobne łuski, buzia. Jazik, mały jazik. Baja. Mam rybkę. Wejdziemy, zobaczymy tylko co. Idzie górą. Co to jest? Co to jest za ryba? Płoć, ładna płoć. Jaka piękna płoć.
Jaka piękna płoć była. Ponad 3 dychy. Jaka śliczna. Drodzy Państwo, piękna płoć. Ponad 30 cm. Ajajajajaj. Błąd techniczny. Widzicie, podbieraka nie ma. Chciałem w rękę. Oj, piękna płoć. Ponad 3 dychy. Jest kolejna rybka. Wejdziemy, zobaczymy tylko co. Chyba lesio. Bo idzie grzecznie. Lesio, lesio. Lesio. Piąty. Widzicie, sztyce od podbieraka złamałem. Trzepałem, trzepałem te zielsko syfy i w końcu ukręciłem. Więc będziemy musieli podbierać ręką nasze leszczyki. Taki 47 cm, znów zobaczcie, jak pięknie ubarwiony. 47. Zanętę znów domoczyłem, tak aby dłużej była, nie rozpukiwała się. I oczywiście zmierzymy. Czterdzieści sześć. O centymetr się pomyliłem. 46. Więc 46. Baja. Ja się chłodzę. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. I wędkujemy dalej. Dobrze, mamy w końcu rybę. Trochę ochłodziło się. Alert pogodowy dostałem. Zaraz prawdopodobnie będzie padało. Wiatr, burza. Zobaczymy. Zanosi się, zanosi się. No ale wędkujemy. Najwyżej poprzykrywam wszystko. Parasola nie mam. Trudno. Jakoś damy radę. Jakoś damy radę. Co tu teraz mamy? Leszczyka. 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 Zmierzmy go od razu. Drodzy Państwo, ile? 46 cm. Więc jak widzicie sami, 46. Baja. No i chmury idą i chyba zmoknę, ale ja się tym nie przejmuję. Później po burzy zawsze jest słonko, wiecie, rozpogadza się, więc muszę to przeczekać, może przejdzie bokiem. Zobaczycie to na moim filmie, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczycie co i jak. Na tej jest coś, na razie idzie bokiem, nie pada jeszcze. A tu mamy rybę. Idzie na bok. I sam jestem ciekaw, czy będzie duża burza. Ile to będzie trwało, ale czekam, czekam. Wytrwale wędkuję. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co tu mamy? O, ładny lesio. Ładny leszek. Czyżby 51 dzisiaj? Zobaczymy. Chodź tu do Pezusia. No, 50.
Dokładnie, drodzy Państwo, 51. Już na oko widzę. Ale pokażę Wam, zmierzymy. Tak, aby nie było niedomówień. Trochę łyknął. Otwórz buzię. I zmierzymy. Pięćdziesiątka, widzicie? Cała miarka. Więc zaczyna padać. Poszła. No nie zrobiłem mu zdjęcia, szkoda. A chciałem mu zrobić zdjęcie. Trudno. Więc chowamy kamerę, bo zaczyna padać. Na drugiej branie. Deszcz pada, wyjąłem kamerę szybko. Chciałem zarzucić pierwszą wędkę, a tu na drugiej od razu ogień. Więc zobaczymy. Widzicie, deszcz zaczyna padać i brania się zaczęły. Więc szybko rybkę wyholuję. Co mamy? Co mamy? Chodź tutaj do Pyzusia. Nie mam podbieraka, bo sztycę złamałem. I mamy leszka. Mniejszego. 45. Góra. Zaraz zobaczymy. Takie 45-6 cm. Po tej 50. No dobrze, chodź tu do pyzy. No chodzisz tutaj, bo kamerę muszę schować, bo mi zmoknie. 47, no zaraz Wam pokażę zresztą. Zmierzymy ją. Na bank. Nawet nie, zobaczcie. 50. Dostawimy 50. Baja. Jest rybka. Deszczyk pada. A ja mam kolejną rybę. Zobaczymy tylko jaka. Szybko, szybko, żeby kamera nie zamokła. Więc szybko ją ściągniemy. Podbierzemy ręką, bo sztyca pękła. Pomału, 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 chodź tu. Szybciutko, 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 chodź tu do Pyzusia. Chodź tu do Pyzusia. 47. 47 na bank. 47. Zobaczcie. 0. 46. 46. Baja. 46. Dobra, zarzucam i wędkuję dalej. Jest kolejna ryba. Drobny pada, taki to nie przeszkadza, żeby nie większy. I co teraz mamy? Teraz prawa. Leszczyk. Kolejny leszczyk. Chodź, chodź tu do Pyzusia. Chodź tu, byku. Chodź, chodź, chodź. Czterdzieści siedem. No 46, 47.
takie skubią, więc otrzepię go i oczywiście dla kolegów zmierzę i na blachę, jak to się mówi, do burty. Chodźesz tutaj. Boże, jaki nerwowy. Widzisz, sam sobie krzywdę robisz. 47 do burty. 47. 47. Dobra. Baja. Okej. Przestało. Jest kolejne branie, kolejna rybka. Okej, wchodzimy, chłodzimy się, bo jest parno. Ale przestało na tą chwilę. Może się rozpogodzi. Wieczorem ma być z powrotem burza, ale to już, jak druga burza będzie, to już będę w domu. Jeszcze 2-3 godziny posiedzę. I mamy co, Leszka. Chodź tu do Pyzusia. Chodź tu. 47. Chodź tu. Szybciej cię wypuszczę, byku. Nie chcę się dotknąć. Ładny. 47. Dobrze. Pięknie. Więc od razu miarka dla widzów. 46. Dobrze. I taki fajny byczek. Baja. Jest branie, kolejna ryba. Napłynęło mi tych śmieci tutaj. Więc zgarnę to. I ściągamy. Zobaczymy tylko co. Leszczyk. Chodź tu do Pyzusia. Tak mówię, że po deszczu się rozpogodzi. No i znów parno. Ale rybki skubią, czyli 46 z powrotem. Czterdzieści pięć, no do burty 45, więc taki baja. Tam za mną coś grzmi, chmura idzie za krzakami, za plecami, mam nadzieję, że mnie minie. Tu jest skwar, upał, a za mną grzmi. Słychać zresztą. I mamy jakąś rybkę. Zobaczymy tylko co. Lesio. Lesio.
46 dokładnie, 46, może 7, ale to zobaczymy na blachę, jak to się mówi. 45, niecałe 45 do blachy, 45, 45, baja. Płyń, a ja przerzucałem. I słyszycie, jak brzmi? Alert pogodowy dzisiaj całodobowy, więc zapowiadają wiatr i deszcze oraz burze. Jak to się mówi, drugą zarzuciłem, naciągnąłem, a tutaj druga gra, burza idzie. Słyszycie grzmi na burze i branie się zaczęły. Bo praktycznie ryba za rybą. Mam nadzieję, że to przejdzie tyłem i nie zmoknę. Bo jeszcze chciałem trochę posiedzieć. A tak jak mówiłem wcześniej, nie mam parasola. I nie chciałbym zmoknąć za bardzo. Ładny lesio. Kolejna 46. Chodź tu do Pyzusia. Chodź tu. Pomału. Chodź tu, byczku. O, ten ładny. Ten jest pod 50. 48 na bank będzie miał. Będzie miał na bank 48. Bo jest ładny. Więc też go zmierzę. Blacha i dla Państwa. 48, prawie 7. No, 48. Tam bez milimetra. 48. Dobra. Baja. Ładny, ładny. Baja. Okej. Coraz silniej za mną, zobaczcie. A tutaj prawdopodobnie coś jest niedużego. Ale grzmi, grzmi, idzie na mnie. Co mamy teraz? O, jaki mały. Jejku, najmniejszy, od kilku dni najmniejszy leszczyk. No nie, leszczyk, no, ale zobacz, jaki malutki. Maluszek. Nawet go nie mierzę. Ale faktycznie. Faktycznie, najmniejszy z tych wypadów wszystkich z Zalewu Kieleckiego leszczyk. No, zaczyna kropić jeszcze. A chmura konkretna. No, zapowiadali alert. I teraz to już nie pojadę. Może by spakował się szybko i pojechał. Hulajnoga, drodzy Państwo, stoi. Zobaczcie, hulajnoga jest. No ale nie chce mi się jeszcze jechać, za wcześnie jest. Dokładnie, za wcześnie jest, więc zarzucę. Przeczekam tą ulewę, burzę i jeszcze trochę powędkuję. Nie jestem z cukru, drodzy Państwo, jak to się mówi, więc się nie rozpuszczę. Dobra. Docisnę, taka przemoczona, docisnę mocno. Zarzucę. W miejsce klipowane. Do klipa zamknę z dwa nawoje. Postawię i zapnę. I czekamy na kolejną rybkę. Tylko naciągnę.
Naprężyć tak. Ok. O, jak sobie stoi. Tam nie ma brania. Ok, i coraz ciemniej. Za krzakami widzicie sami. Coraz ciemniej. A ja zaraz to wszystko pochowam, żeby tylko ciuchy, telefon, kamera, ciuchy nie zmokły. A ja i krzesło będę siedział na deszczu. Więc czekamy na branie i na tą pogodę, która za chwilę zobaczymy, jaka będzie. Kolejne branie. Tak, cisza przed burzą. A tu coraz ciemniej. Za mną coraz ciemniej grzmi. Co jakiś czas, a ja mam kolejną rybę. Teraz na lewą. Jeszcze nie pada, nie pada, ale widzicie, coraz ciemniej. Co mamy teraz? Chodź tutaj do Pyzusia. Tamten był gnojek malutki, a tutaj prawdopodobnie będzie coś większego. Po kiju widać przecież, że już będzie większy. Prawdopodobnie leszcz. Chodź do Pyzusia, chodź. Tak, większy leszczyk. Chodź tu. O, piękny. Zobaczcie, jak pięknie ubarwiony. 47 na bank. Zobaczcie, jaki ciemny. Śliczny. Więc wezmę peny. Zobaczcie, jaki ładny. Dobrze. Zobaczcie, jaki grubas. Hop. Przy okazji zmierzymy. Dla Państwa 46. Tu 46. Baja. 46. Taki ładny, gruby, 46 cm. Baja. Takie pod 50 biorą. Miałem chyba 2-3 pięćdziesiątki dzisiaj, czy dwie. Ok. Więc, drodzy Państwo, wyholowałem jazika. Zobaczcie, jazik, jazia. Więc wracamy jej wolność i wędkujemy dalej. I chowamy kamerę. Baja. Jeszcze jednej nie zarzuciłem. Odjazd na drugiej. Więc szybko kamerę z torby. I co mamy? Co mamy? Szybciutko, szybciutko, żeby mi nie zamokła kamera. Tak wam chcę pokazać, żeby jeszcze nieduży jest taki bardzo deszcz. Wcześniej był jaś. Teraz jest kolejny jazik. Na drugą wędkę. Zobaczcie. Jaziki weszły. To nie jest płoć, to jest jazik. Drugi jazik. Więc tak mówię, jaziki weszły teraz. Kolejny jaś. Też przerzucę. Ok. I chowam kamerę. Bokiem już. Kolejna ryba. Zobaczymy tylko co. Co mamy? Pokaż się, leszczyk. Chodź tu do Pyzusia. Chodź, byczku. Kolejna 46, 7. Ufajdolił się. Ładny. Dobrze, więc go zmierzę dla pa...
więc go zmierzę dla was, drodzy państwo. Dokładnie 47 prawie. 47. Baja. Płyń. Przerzucam i wędkujemy dalej. A więc odjazd, coś jest. Zobaczymy co. I co mamy? Lesia. Coś tam jest. Chodź, chodź, chodź do Pyzusia. Mały karp. Mały karpik. No, mniejszy niż ten, co był wcześniej. No, ale jest, jest. Karpik. Kroczek. I drodzy państwo, tak mówiłem, że czułem dzisiaj karpia, złowiłem takiego 46 cm i teraz mam drugiego bączka malutkiego, więc wypuszczamy i drugi karpik. Tak mówiłem, że czuję z rana karpia, że złowię z marszu. A przez tyle dni mi się nie udawało. No i w końcu jest nieduży drugi karpik. Więc drodzy państwo, ja zwijam, jedną już zwinąłem wędkę, bo tam chmura idzie i jest bardzo szeroko. Bardzo szeroko grzmi już, więc nie chcę już smoknąć. I kończę na dziś to wędkowanie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. Jadę do domu. Cześć! Więc jestem już gotowy i jadę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Czekajcie na kolejne moje filmy. O, słyszycie? Grzmi. Na kolejne moje filmy i do następnego. Jadę do domu. Cześć! Znów zdążyłem przed burzą, dokładnie, a teraz już będzie podpada tak konkretnie jak ostatnio, co był nawet grad o drugiej w nocy.